Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku oczywiście z Graveyard Keeper. Kontynuujemy dalej oczywiście nasze tutaj występki i nasze zabawy, także zobaczymy, co tutaj będziemy mieli dzisiaj do zrobienia, bo szczerze powiedziawszy, aż sam jestem ciekaw. Tylko tak, zostawmy kilka rzeczy. My to, co mamy teraz do zrobienia, to jest tak, Dzień Wdzięczki, jeżeli dobrze pamiętam. I wiecie, co zrobimy? Tutaj mi daliście w sumie całkiem spoko informacje odnośnie tego, co powinienem zrobić. Żeby, słuchajcie, przerzucić na chwilę, znaczy na jakiś dłuższy czas naszych tutaj kompanów do kopalni tam kamienia i tak dalej. Żeby tutaj trochę kamienia nam przyszło dodatkowego i myślę, że tak będziemy po prostu robić. To się będzie nam wszystko zmieniać. Czy ja tutaj mam, ojej, ja musimy wszystko pozbierać oczywiście. Słuchajcie, złota dynia nam widzę jakaś tutaj wypadła, zajebiście. Całkiem spoko, ale słuchajcie, na razie myślę, że nie będziemy chyba sadzić tutaj żadnych rzeczy, bo to się chyba mija z celem i wydaje mi się, a my mamy zwłoki, świetnie, 20% już nam spadło, to widzę, że z nimi chyba już raczej nic nie zrobimy, niestety. Tutaj w ogóle powinienem, wiecie co, chyba zrobić jeszcze jedną skrzynkę na te rzeczy, ale to zobaczymy. Musimy też znaleźć wdzięczkę, więc będziemy musieli w jej dzień się udać, żeby dać jej te fałszywe monety. W dzień żmija też na pewno, a nie, przepraszam, nie wdzięczkę, tylko do żmija, żeby dać jej te fałszywe monety. I myślę też, wiecie co, że dzisiaj też skoczymy sobie może tam jednak do tych cave'ów na dół, żeby zobaczyć, co tam się wszystko wydarzy, bo dobrze by było, gdybyśmy tam poogarniali, więc będzie trzeba. Teraz tak, czy ja mogę wybudować jeszcze jeden tutaj ten kompostownik? Aha, potrzebujemy patyków. Okej. No i tutaj już mamy coraz więcej rzeczy, więc ja tutaj wywalam wszystkie nasiona. Torf, robaki, pędraki. I no oczywiście nic więcej nie weźmiemy. Typowe. Dobra, nasionka zostawiamy. Także tak jak już mówię, na razie nic nie siejemy, bo to się mija z celem. Czekajcie, w ogóle to może tak, ja coś wywalę stąd. Mogę stąd wywalić cokolwiek? Oj, chyba nie mogę z ekwipunku wywalać. Dobra, nasiona. Okej. Poczekajcie, zbiorę tylko o. Aha, i tutaj nam te gorsze nasionka wpadają. Kurcze! No dobra, pójdziemy zanieść do domu. Ja, wiecie co, zastanawiam się też, czy tutaj w graveyardzie jakby są większe skrzynki. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy w ogóle jest coś takiego jak większa skrzynka, żebyśmy tutaj mogli trochę więcej jakby ogarnąć tych rzeczy. Nie jestem pewny. Wydaje mi się chyba, że czegoś takiego nawet nie ma. Ale mogę się mylić oczywiście. No i oczywiście, że nie mam miejsca już na rzeczy. Co tu w ogóle robią patyki? Papiery prawa, zezwolenie na budowę. A, to ja mam to zezwolenie na budowę chyba. Dobra, zabierzmy tą krew. Musimy, słuchajcie, porobić porządek. Zdecydowanie muszę porobić porządek, bo mamy tutaj stanowczo za duży burdel ze wszystkim. Więc chyba będzie trzeba ogarnąć. Czekajcie, czy ja mogę zrobić jeszcze jeden jakby pień? Czyli musimy zrobić na pewno dużo gwoździ, prostych części i dużo opołu, bo to domyślam się, że wszędzie będzie traktowane w ten sam sposób. I tutaj będziemy musieli powrzucać te niektóre rzeczy, bo widzę, że tu się naprawdę robi syfkiła i mogiła. Więc nie mamy wyjścia, a tutaj nasz kolega nam oczywiście przynoszą cały czas, więc nie powinno być problemu. Dobra, czy ja coś tu mogę? No nie mogę nic wsadzić, kurczę, nie ma miejsca, no. To marchewki, to wrzucimy, no i znowu nie mam miejsca. Czekajcie, to zabiorę, ten klucz może stąd zabiorę. Nie wiem, co to jest to oko wiedźmaka, więc na razie może sobie to niech sobie tutaj leży, bo mówię, nie mam bladego pojęcia, o co z tym chodzi. Okej, i teraz tak, co ja mogę tu włożyć? Tutaj na pewno to i czekajcie, opół zabierzemy stąd. Potrzebuję gwoździe i proste części. Wiecie co, a może tutaj bym zrobił w sumie opół, w sensie, nie, boże, co ja mówię. Kolejny pień, dobra, gwoździe i proste części. No to tego będziemy potrzebować sporo, więc ja to wykonam. Więc zróbmy z 16 gwoździ.
I myślę, że zrobimy. No, może nawet 5 tych prostych części. Plus jeszcze drzewo musimy ogarnąć, ale to myślę, że na spokojnie. Dzisiaj też jest dzień astrologa, więc tutaj nie będziemy za bardzo mieli nic mu do oddania. Okidoki. I teraz tak. No myślę, że tak. No, może 5 sztuk. Słuchajcie, no porobimy te skrzynki, bo mówię, one nam się na pewno przydadzą, a będę mógł sobie tutaj jakoś to wszystko posortować, poogarniać, bo na razie to jest naprawdę jeden wielki burdel i tego chcę uniknąć. Więc tutaj też będziemy sobie mogli jakoś te rzeczy poprzerzucać. Może nawet, jak już jesteśmy, to zrobię więcej. To nam nie zginie, wręcz przeciwnie, przyda się. Więc słuchajcie, zrobimy chyba tak, posortujemy to na tej zasadzie, że tutaj wrzucimy wszystkie nasiona do tej jednej skrzynki oczywiście. Cyk. Oczywiście już nie ma miejsca. To czekajcie, tutaj wrzucę te wszystkie właśnie, o. Tutaj wszystkie nasionka. Te torfy w sumie też mogę zabrać. I tutaj wrzucimy właśnie... Oj, za dużo. A tutaj możemy, wiecie co, zostawić nawozy plus ewentualnie jakieś tam nasze rośliny, które się zrobiły. Więc tutaj zostawmy też pędraki i tutaj wrzućmy ostatnią porcję nasion. I jest elegancko porządek z farbą, powiedzmy, że jest zrobiony, więc to najważniejsze. Dobra, to teraz tak, tutaj myślę, że chyba też zrobimy sobie jeszcze jakąś skrzyneczkę, tylko pytanie teraz, mogę to, o, możemy tak obrócić, żeby wiecie co, może jak najwięcej nam się tutaj zmieściło. Dobra, niech będzie tutaj. Dobra, i teraz tak, w tej skrzynce tutaj myślę, że przy naszym domu może trzymajmy, no właśnie, tylko teraz pytanie, co tu trzymać, kurczę, bo czekajcie, zrobimy tak, ja zabiorę cały węgiel i może węgiel i te takie rudy, które mamy po prostu, to ja będę trzymać tutaj, albo może nawet inaczej, tutaj trzymajmy wszystkie rzeczy, które są, słuchajcie, przerobione, czyli na przykład dłuto, te wszystkie kolby, więc niech to będzie tutaj. A tutaj możemy trzymać te rzeczy, które nam się jeszcze gdzieś tam nie przerobiły, tak? Pędraki w ogóle to były ok. Czyli na przykład kamień, złom, soki to też stąd zabierzemy. Wrzućmy tutaj te butelki i tutaj w sumie mogę zostawić też węgiel, siekierka, złom, woda. Czyli tu będziemy mieli właśnie, jak już mówiłem, wszystkie rzeczy, które będą nam służyć do tego, żeby cokolwiek zrobić. A tutaj będą wszystkie wyjściowe, które nam się ogarnęły, więc chyba biżuterię też mogę tutaj zostawić i mogę nawet tutaj pozostawiać te narzędzia, których tak na dobrą sprawę nie używam. Więc jest ok. Natomiast tutaj, no tutaj to jest skrzynka, widzę, absolutnie ze wszystkim. To może tak, zabierzmy ten gliniany dzbanek, te gliniane deski, zieloną galaretę, te narzędzia stąd też zabiorę i przeniosę od razu tam. No, trzeba porządek zrobić, bo naprawdę już po prostu tu jest syfkiła i mogiła. Okej, to też gliniany dzbanek też tu możemy zostawić, także dzisiaj chyba będziemy robić porządek, bo moim zdaniem, słuchajcie, naprawdę musimy zrobić, bo na serio tu jest absolutny syf. Linę konopną chyba też stąd zabiorę i właściwie... glina właściwie sobie może tutaj zostać. Dobra, więc co ja tutaj jeszcze mogę wrzucić? Właściwie to nic. To mogę jeszcze wrzucić, ok. Dobra, to teraz tak, zanieśmy jeszcze z powrotem te pędraki. Żebym teraz tylko pamiętał, tutaj zgadza się. I dobra, więcej skrzynek mieliśmy porobić wszędzie. Więc dobra, kolby włóżmy tutaj i teraz tak, potrzebuję gwoździe, proste części. I opół. Tylko czego my mamy mało? Gwoździ mam za mało, więc jeszcze ze dwa zróbmy, albo nawet trzy. Halo, telefon. Proszę nie teraz.
Te zwłoki tam na dole, które mamy, no to one oczywiście już są całkowicie przeterminowane, że tak powiem. Więc tutaj będziemy musieli z nich tylko wyjąć to, co mamy tam do wyjęcia. Nie ma marchewek, więc na razie osioł nam już nic więcej nie przyniesie, więc tutaj po części jest okej. Wara ode mnie albo dojedzie ci zwiewek, trzeba z inkwizycją, prawda? Nie, nie popieram inkwizycji, staram się po prostu wrócić do domu. Dobrze wiedzieć, chyba mnie nie ściemniasz. Też ich nie znoszę. Gdyby ktoś wykopał mnie za 1000 lat, wciąż istniałaby jakaś grupka, która jest walczą inną grupką i będzie Boże, za rozkładki. Byliby też tacy jak ty, co chrzanią, że nie popierają bla bla bla. Masz pewnie rację. Oj, skończ już ty, Mietek. No, mam nadzieję, że do zobaczenia. Dobra, standardowo pozbywamy się wszystkich tych rzeczy, które z reguły powinniśmy się pozbywać, czyli tutaj będzie tłuszcz, mięso, no i zwłoki oczywiście spalimy, bo nic z nimi więcej nie zrobimy. I czaszki będziemy brać, bo one będą oczywiście dla żmija. Także czaszka, jeszcze kości zaraz wyekstrahujemy. No i mówię, i tutaj będzie trzeba zrobić porządek. Zobaczę, czy tutaj mogę zrobić skrzynkę. Jeżeli będę mógł, to spoko. Jeszcze skórę wyjmijmy. Dobra, i widzę, że już jestem mega zmęczony. Że będzie trzeba iść spać. Mogę zrobić... Aha, czyli tutaj nie jestem w stanie zrobić skrzyneczki. Dobra, to wiecie co, robimy tak. Ja się wrócę do domu. Prześpimy się. Niech nam się tutaj energia ogarnie. I teraz tak, na pewno zrobię jeszcze jedną skrzynkę w kościele, żebym tam trzymał część rzeczy, jak na przykład właśnie modlitwy plus wiarę. I będziemy musieli też zobaczyć, czy na dole będę mógł zrobić więcej skrzynek. Jeżeli tak, to będzie spoko, to zrobimy porządek. Dobra, widzę, że tak, butelki nam się wszystkie zrobiły. Nic na razie nie mamy zasadzone, więc spoko. Dobra, to chyba zabierzemy te zwłoki i od razu spalimy. Albo nie, najpierw zrobimy porządek tutaj. Bo tutaj też jest niestety syf kiła i mogiła. Zaraz zobaczę, czy będę mógł w ogóle zrobić więcej. Chociaż wiecie co? Moglibyśmy wybudować te półki na zwoje, bo one są chyba bardziej pojemne niż... Chociaż nie, w sumie one nie są w ogóle pojemniejsze. Aha! Czyli ja nie mogę w ogóle zrobić tych. Ja nie mogę tutaj w ogóle postawić. Możemy zrobić, słuchajcie, tylko i wyłącznie... Albo stojak alchemiczny. W sumie mogę zrobić. Albo półkę na zwoje. No to mogę jeszcze jedną półkę na zwoje tu gdzieś postawić. Może tu? Nie wiem, ile ja będzie, co będę jeszcze potrzebował rzeczy, ale może... Dobra, postawmy ją tutaj. Niech ona tutaj sobie stoi. Na alchemię też by można było gdzieś postawić, ale to byśmy musieli zrobić te deski takie. Dobra. I teraz tak. Tutaj będziemy mieli te opowieści wszystkie, tak to zrobię, wszystkie opowieści i wszystkie rzeczy te kartkowe. Chociaż nie, właściwie to poczekajcie, w drugą stronę powinniśmy to zrobić. Bo tutaj w razie czego bym miał bliżej do tych wszystkich czaszek i tak dalej, które my mamy. No, więc chyba tutaj może wrzucimy właśnie te wszystkie rzeczy z potworków. Może tak będzie lepiej, bo tutaj też jak widzicie mamy trochę tego, ale to się niestety... Znaczy to jest ten minus, że to są te rzeczy, które się, słuchajcie, tak na dobrą sprawę nie stakują i... No z tym jest trochę Lipton. Nawet bym powiedział, że duży Lipton. Dobra, więc to zostawiamy. Teraz tak, tutaj też jeszcze powinny być jakieś czaszki chyba, jeżeli dobrze, bo oczywiście, że są. No i mamy też te składniki alchemiczne, więc to też będzie trzeba zaraz ogarnąć. No i zobaczcie, ja wrzucę te rzeczy. Właściwie wiecie co? Te serca, te jelita i to wszystko to moglibyśmy w sobie przebadać. Chociaż nie wiem, czy ja mam taką... nie wiem, czy ja mam taką liczbę tych. I byśmy je po prostu poprzerabiali na proszek. Bo zobaczcie, i już tak na dobrą sprawę tutaj nie będzie miejsca. Więc moglibyśmy je porozkładać. I potem byłoby gil. Dobra, to tutaj zostawimy w takim razie te wszystkie zwoje. Zostawię też te odłamki grzechu, te glejty. Klucz domyślam się, że również tutaj zostawimy. Wrzućmy jeszcze tutaj to. I teraz tak, co my mamy tutaj? Mamy czerwone wino, mamy kolbę stożkową, więc właściwie to mógłbym to tutaj zostawić już tą resztkę. Właściwie ten nawóz i to też mogę zostawić, bo to nam się przyda, żebyśmy robili te lepsze nawozy. Więc tutaj jeszcze zostawimy pióro i to. Weźmiemy modlitwę kombinacyjną. Idziemy odprawić mszę.
A właśnie, a mogę coś tutaj nowego zbudować jakby w naszym kościele? Drewniany ołtarz, świecznik, świecznik ścienny, konfesjonał, ławka kościelna, czyli na razie nic nie możemy. O, mogę skrzynkę wybudować. Chociaż wiecie co, nie będę budować skrzynki, szkoda w sumie. Znaczy wiadomo, później będę mógł ogarnąć sobie tutaj kwestie na zasadzie tam jakichś tych świeczek, etc., etc., więc to tam na spokojnie. A do tego to jeszcze pewnie dojdziemy. Domyślam się, że pewnie 7 wiary dostanę, nie? Oczywiście, że tak. Ua! Pieniążków sporo chyba. No, bo oczywiście wam cały czas przypominam, że my musimy uzbierać 50, żeby ogarnąć kwestię związaną ze Stranger Things. Tylko, że teraz kwestia jest jeszcze inna. Obawiam się, że... Jeżeli nie będę mieć jeszcze, a na pewno nie będę mieć jeszcze ogarniętej tutaj kwestii związanej z 12 wiary, mało. Jeżeli słuchajcie, nie będę mieć jeszcze wróć kamień. Jeżeli nie będę mieć jeszcze ogarniętej kwestii... O, czekajcie, mają 8 na 8, więc będziemy mogli mi lepszą kuchnię zrobić. 18 gwoździ i 12 desek, dobra, to się tepniemy, znaczy pójdziemy i zobaczymy. Czekajcie, bo zgubiłem się. O czymś miałem powiedzieć. Wiecie, że ja sobie teraz nie przypomnę. Na pewno sobie nie przypomnę. No dobra, nieważne. Właśnie, miałem jeszcze pszczoły zbierać, żebyśmy mogli sobie ule zrobić. Też zapomniałem. Ale widzę, że tylko miód dostajemy, więc może na razie nie będziemy tutaj nic ogarniać w tę stronę. Dobra, czyli potrzebujemy deski i potrzebuję gwoździe, więc będzie trzeba je wykonać. Pójdziemy i ulepszymy tą kuchnię i mam nadzieję, że będą tam lepsze rzeczy wpadać i się robić dla nas, więc to też będzie spoko. Więc myślę też, że zabiorę im troszeczkę żarcia. Czekajcie, desek to tam chyba było dużo. Dobra, zróbmy tyle. Całe szczęście, wiecie co, że naprawdę, że ja mam tą piłę tarczową, bo to idzie naprawdę elegancko, szybko. Co prawda, jak sami widzicie, też bardzo szybko tracimy jakby energię, tak? Ale no, nie jest źle. Okej. Okay. Dobra, więc to mamy. To teraz tak, zostawmy tutaj te kolby. I teraz tak, co my tu mamy? Tarte buraki, czekajcie, czy ja mam... A nie, tu nie zostawiłem nic. Ale możemy wstawić, widzę nowe ta. Sobie je wstawmy od razu. Ja muszę tam uchodźcom pozanosić jedzenie, żeby oni mi to faktycznie, wiecie co, poprzerabiali na żarcie, bo to faktycznie fajnie tam wszystko idzie, więc nie powinno być problemu. Więc weźmiemy żarełko i zrobimy im kuchnię, może będą jakieś jeszcze lepsze przepisy robić, to będzie już w ogóle super. No właśnie, teraz co im zabrać? Dobra, może zabiorę buraki, kapustę, marchewki, może zboże też zabiorę. Na razie myślę, że te wszystkie rzeczy tej lepszej jakości to sobie zostawimy. Więc zabiorę buraki, sałatę, no więcej nic nie wezmę. Także to jest maks mojego wzięcia czegokolwiek. Miodzik to zostawimy tutaj, to może jeszcze wezmę marchewki. Dobra, cyk, użyj obóz uchodźców i teraz będziemy mogli właśnie tą lepszą kuchnię zrobić. Zobaczymy, bo mówię, może będą na pewno lepsze rzeczy nam. Stół kucharski 2, czyli to będzie pewnie jako upgrade, tak? Oczywiście. Coś jeszcze? Nowy uchodźca albo, okej, okay, albo łóżko. O, widzę, że już mam jakieś zadanko. Tylko zanim, to ja proszę bardzo wrzucam wam wszystkie rzeczy, które mam do gotowania. Całkiem sporo tego jest, ale widzę też, że nic jako tako nie mam ugotowanego. Czy mogę tutaj podejrzeć, co oni mogą gotować? No nie bardzo. Ulepszyłem twoją kuchnię. Mam nadzieję, że teraz jest większa twojemu ideałowi. Och, zdecydowanie, mój drogi grabarzu, jesteś cudowny, ale... Zawsze musi być ale. Jest jedna rzecz, która nie pozwala mi osiągnąć pełni szczęścia. Brakuje mi czegoś, co uczyniłoby nasz trudnym... Uczyniłoby nasz trudny żywot odrobinę słodszym. Radzę sięgnąć po miód. Mogę zbudować dla ciebie kilka uli. Och, wspaniałe. Jeśli to zrobisz to, to podzielę się z tobą kilkoma kucharskimi sekretami. Brzmi nieźle. Czyli musimy wybudować im ule. Spoko opcja. Oj, tutaj już widzę, że też nam się wszystko ładnie gotuje. Ludzie żyją jak niewolnicy. Możemy zaproponować budowę... O!
Spytaj o... Dobra, zaproponuję. Ma świetny pomysł. Wiesz, na budowę studni automatycznej. Bardzo by nam się przydała, a umiesz coś takiego zrobić? Jasne. Okej, okay, no to szybka rozmowa była, widzę. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy wyższymi... Dlaczego król nas nie chronił? No nie wiem. Może ma problem? Lichwiarz wita nowych gości. Lichwiarz zna pragnienie ich wszystkich. Złoto, srebro, czekają już na ciebie. Wyciągnij tylko dłoń. Lichwiarz pozwoli ci wykąpać się w pieniądzach. Daj tylko swoje kosztowności, zwłaszcza te złote lichwiarzowi, a dostaniesz w zamian całe bogactwo świata. A jeśli nie mam kosztowności? Och, lichwiarz jest tak dobrotliwy, że i tak da ci swoje złoto. Brzmi świetnie. Oczywiście. Oczywiście ty też musisz okazać lichwiarzowi dobroć i zwrócić mu kiedyś pożyczone złoto. Plus nieznaczny każdy drobiny, jeden za każdy dzień. Tylko, że to jest jako złote. Okej. Okay. To ja złotego nie mam niestety. Oj, tu nie wziąłem im tych nasionek, ale dobra, widzę, że żarełko się tu ładnie robi. Jak to w ogóle teraz wygląda? O, tarte buraki to ja zabieram. Więc spoko, będziemy mieli w sumie jakby darmową jadłodajnię. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze możemy u nich wykonać. Nowy uchodźca, studnia z wodą, 2 ul pszczeli, czyli potrzebujemy do tego pszczoły. Aha, no okej, okay, dobra, no to to będzie jak najbardziej do zrobienia. Dobra, to teraz tak, wracamy do ukochanego domu i jeszcze teoretycznie, moi drodzy, tu by trzeba było zrobić porządek. Więc może ja te kwiatki zabiorę, a tutaj wrzucimy całą resztę gotowanych rzeczy. Na przykład... tę stronę i wtedy tutaj myślę, że trzymalibyśmy całą resztę tych dziwnych rzeczy, które gdzieś tam po części są. Dobra, zostawiamy jajko, plastry miodu, miód, nie, żarcie zabieram, to. Właściwie to jabłko możemy wrzucić tam na dół, te kwiatki, nie wiem, one chyba mi nie będą tutaj, to wrzućmy je tutaj. Dobra, i to wszystko. Dzień się kończy. Następny dzień jest właśnie dniem wdzięczki. Aha, dobra, to jest dzień wdzięczki, okej. Okay. Już mi się pokićkały dni. Dobra, tutaj wrzucamy jabłka. O, pszczoły, jak widzicie, mamy jedną niestety, więc nie jest to jakiś wybitny wynik. Tutaj nic nowego i tak nie możemy posadzić. Dobra, to bierzemy zwłoki do spalenia jeszcze. Także moi drodzy, ładnie nam poszło, bo udało nam się tutaj wszystko ładnie, powiedzmy, że ogarnąć. O, odłamek grzechu, ja go ekstrahuję. On jest właśnie z tego DLC, o którym mi tam pisaliście, więc sobie go weźmiemy po prostu. I idziemy spalić kolejnego typka, przy okazji tutaj też zabierzemy sobie stąd rzeczy, nie? Na razie osioł plus jest taki, że nie będzie nam przynosił za bardzo żarcia. Więc jest już dobrze, dobra, to zabieramy. Krew kości, czyli tutaj zostawiamy polana, popiół, a właściwie ten sól i ten popiół to możemy stąd zabrać. Dobra, poczekamy aż nam się to tutaj usmaży i teraz tak. Czekajcie, wiecie co, ja będę musiał te wszystkie zezwolenia na te budowy i tak dalej zabrać ze sobą i zobaczyć, co ja w ogóle mogę z nim zrobić, bo szczerze powiedziawszy nawet nie wiem. No tutaj nam się pieniek nie przyda. Dobra, panie, pal się szybciej. Szybko. Dobra, dziana. Więc sobie zabieramy wszystko. Dobra, idziemy powrzucać tam też resztę rzeczy do skrzynek. Właściwie to mogłem z nim porozmawiać, tylko że on chciał ode mnie filety ryb. Więc to mi tak średnio cokolwiek da. No dobra, to teraz tak, jak my to tutaj zostawiamy? Sól to zostawiamy w tym miejscu. Teraz tak, tutaj były scrolle plus te dziwne odłamki grzechu, etc. Tutaj zostawiamy wszystkie rzeczy właśnie, tylko mówię, musimy je przebadać. Wydaje mi się, wiecie co, że możemy zrobić to w sumie teraz. Mam trochę wiary, ja na razie i tak nie mam w planach za bardzo wskrzeszać kogokolwiek. Więc może właśnie przebadajmy te wszystkie głowy, nie głowy i inne rzeczy, które nam tutaj, na przykład serduszko właśnie. Cyk, użyj. Dobra, to badamy serce. Badamy to. Badamy czaszkę. I dam radę zbadać jeszcze skórę. Damy radę zbadać skórę i nawet jeszcze dam radę coś zbadać.
Więc można by zobaczyć. O, proszę bardzo, sok z zombie 4. Dobra, możemy zbadać. I tutaj powinno nam sporo wpaść punkcików. Dobra. I to jest chyba tyle. A nie, mogę jeszcze, widzę, zbadać te. Dobra, to je przebadajmy. Także pozbyłem się całkowicie wiary. Nie mam żadnej wiary w chwili obecnej ze sobą. Ale to spoko, bo mamy dużo punktów, które gdzieś będziemy mogli tam sobie powydawać, więc nie jest źle. Dobra, tu już nic więcej nie wrzucimy. Na świadectwo w ochówku to zabieram ze sobą. Tu mamy jeszcze opowieść. Okej. Torty zostawmy tutaj. No, to słuchajcie, mamy sporo punktów do wydania, bo mamy aż 220, widzę, niebieskich punktów. I jak widzicie, tutaj mamy te płyny balsamiarskie, za które teoretycznie moglibyśmy się zabrać i moglibyśmy produkować zombie. Ale ja nie wiem, czy jest sens w chwili obecnej, bo wydaje mi się, że powinniśmy trochę bardziej ogarnąć tutaj poziom tych wszystkich naszych jakby innych rzeczy. Zombiakowa winnica. No, myślę, że raczej w to byśmy chyba najszybciej. Przyjaciel pszczół, to kupię, bo to miałem kupić już dawno. Warzelnictwo, winiarstwo. Może kupmy złożone nawozy w sumie, bo to i tak będziemy musieli kupić. Teraz tak, urodzony kowal, prawidłowe wypalenia, stal, odlewy z żelaza, potem jubiler. No, myślę, że odlewy z żelaza możemy kupić. Przy okazji będziemy mieli piec trzeciego poziomu i... Aha, więcej już nie kupię. A co możemy tutaj jeszcze kupić? Wypalanie. Branżowe sztuczki. To tutaj mi w sumie nic już nie da. To chyba daje mi dodatkowe gwoździe. To też mogę kupić. Tutaj mamy modlitwę. Pisarstwo to nie, ale myślę, że pójdziemy w tą zaawansowaną alchemię i potem nam jeszcze wystarczy na płyny balsamiarskie i na płyny balsamiarskie 2, 3, ale to będziemy potrzebować... Okej. No dobra, to słuchajcie, obkupiliśmy się trochę, jeżeli chodzi tutaj o wszystkie te nasze rzeczy, więc jak najbardziej się z tego cieszę. Więc tak, pójdźmy sobie jeszcze zobaczyć pod martwym koniem, sprzedamy oczywiście tutaj tego. Sprzedamy świadectwo pochówku. Mamy 28, mało pieniądza, niestety. Dobrze, zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj do naszego tego, ojdzie wdzięczka. Trzymaj się z dala, dobra. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę, aż nam się tutaj ogarnie. Aha, no tak, tego pana nie ma. Spoko. No, więc moi drodzy, powoli do przodu, ale mówię... Będziemy robić tak, jak już wspomniałem wcześniej, czyli po kolei postaram się tutaj jakby porobić wszystkie te zadania tak, żeby po prostu one jakby, wiecie, były, tak? Więc na tym musimy się po prostu skupić, bo w innym wypadku to będzie duży problem. Czy coś mi dobrego tutaj wytwarzacie? Nic dobrego mi nie wytwarzacie. Przerabiacie mi słodkie ciasto, ale widzę, że go nawet nie wypiekają. Weźmy tą tartę marchewkową. Ale jakoś to widzę, ta kuchnia teoretycznie działa, więc też nie jest jakoś wybitnie źle. No dobra. W sumie ja się zastanawiam, czy jakbym tutaj stał, czy to jakby lepiej szło, bo mam wrażenie, że chyba tylko jak tutaj stoję, to mi wpadają te wszystkie rzeczy, bo... Chociaż nie wiem, mogę się mylić, ale dobra. A, nie mogę jeszcze użyć. No dobra, to słuchajcie, wracamy do domu i jak już wspomniałem wcześniej, no na dzisiaj to by było chyba na tyle. Ja jeszcze zobaczę tutaj, czy mogę ulepszyć do pieca trzeciego, to potrzebujemy kawałek kamienia i złożone części z żelaza. A tutaj... Potrzebuję papier ze skóry wieprzowej, złożone części z żelaza. A to na ten trzeci piecyk to tylko kawałek kamienia i złożone części? Mało. To czekajcie, wiecie co? Mamy, no teoretycznie powinniśmy kończyć. Ale wydaje mi się, że ja mam chyba wszystkie składniki, żebyśmy... Oczywiście oprócz kamienia, tak? Ale wydaje mi się, że tą skórę mam. Czy musielibyśmy tylko chyba kamień wykopać. Czekajcie, tu są cztery potrzebne. Kawałek... Dwa kawałki kamienia? Nie rozumiem. Absolutnie nie rozumiem, dobra. Papier ze skóry wieprzowej, to chyba też gdzieś powinienem mieć.
wydaje mi się, że tam gdzieś na dole. I tak, dzisiaj będzie zdecydowanie dłuższy odcinek. Ja wiem, że wy lubicie, jak są dłuższe odcinki, ale chcę to skończyć, wiecie? Bo potem, znając siebie, to pewnie zapomnę i będzie problem. Wydaje mi się, że tu gdzieś miałem ze skóry wieprzowej, ale chyba dwa są mi potrzebne, prawda? Więc tutaj mamy... Zróbmy ze skrzydeł nietoperza, będzie lepiej. Okej. I tak na dobrą sprawę teraz to, co będzie mi potrzebne, to tylko wykopać kamień, więc pójdziemy, go szybko wykopiemy i będziemy mieli z głowy, a on jest tutaj za cmentarzem. Więc upgrade'ujemy sobie ładnie te piecyki i myślę, że będą tutaj fajnie wszystko wypalać. No i oczywiście dalej będę musiał ogarnąć kwestię związaną z tymi. No, jak to się nazywa? Nie z kamieniem, tylko z piaskiem i z ogarnięciem butelek, więc to też będziemy musieli zrobić. I widzę, że już mi się żarcie skończyło. No i dobrze będzie faktycznie, chyba wiecie co, zamienić może tutaj nasze zombiaczki, nie na kamień. Znaczy w sensie na kamień właśnie je zamienić z drewna. No dobra, wydaje mi się, że to nam wystarczy. Ukochany dom, cyk. I teraz zobaczmy, czy możemy to ulepszyć. Ulepszyć do pieca. Oczywiście żarcie schodzi w trybie ekspresowym. I też już jesteśmy zmęczeni. Ale chcę to wykonać i mieć zrobione. Jest trudno, że leci trochę szybciej. I od razu ulepsz do pieca kolejnego. Oczywiście nie ma energii, więc zjem całe żarcie i to pewnie wystarczy. Albo i nie wystarczy? No żart. Piksel dosłownie zabrakło. Dobra, szybko się prześpimy. Dobra, to powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje, że tyle nam wystarczy. Jeżeli nie, to będzie w topa, ale powinno wystarczyć. Super. Dobrze, więc moi drodzy, mamy w chwili obecnej już te najlepsze możliwe piece. Nie wiem, czy są dalej jeszcze jakieś. Wydaje mi się chyba, że już nie ma. Ale w jednym będziemy na pewno cisnąć dalej te kolby, a w drugim będziemy po prostu przetapiać żelazo, więc też będzie trzeba to zrobić. Natomiast za dzisiaj wam dziękuję. Słyszymy się w kolejnym. Jeżeli macie standardowo dla mnie jakiekolwiek rady i wszystko to, co powinienem, na czym się skupić, to śmiało pamiętajcie, żeby napisać komentarz. Także ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Słyszymy się w kolejnym jutro. Także trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.